Zaczynamy, panie reżyserze? Tak? Zaczynamy, dobra, to jeszcze raz chcę klasnąć, bo ja wolę klaskać zamiast ciebie. Cześć, witamy wszystkich w trzecim odcinku podcastu z Banisem i... jeszcze raz. Jak my ustaliliśmy, jak my nazywamy ten podcast ostatecznie? Zajebiście oryginalna nazwa. Podcast. Dobra. Bardzo mi się podoba. Cześć wszystkim, witamy w trzecim odcinku Smart Podcastu. Dzisiaj moim gościem jest legendarny Dominik Pańka. Miło mi bardzo, cześć wszystkim. Miło mi Cię wreszcie, Dominiku, poznać. Jo. Cześć, witam serdecznie, witam serdecznie. Dzisiaj jesteśmy w plenerze przy okazji zlotu Smarta. Boisko dookoła, mnóstwo graczy, także mogą być czasem zakłócenia wszelkiej postaci, ale mam nadzieję, że jakoś tam się uda poprowadzić tą rozmowę. Myślałem, jak zacząć naszą rozmowę, bo znam Cię dość dobrze i nie chciałbym być troszeczkę infantylny z pytaniami, dość przewidywalny, więc zacznę od tego, że wiem, że jesteś rodzinnym człowiekiem. Tak było. I powiedz mi, co usłyszałeś od swojej mamy, jak wygrałeś PCA? Pierwsze słowa, pierwsze zdanie. Co Ci mama powiedziała? Dominik... Co ty zrobiłeś? Takie rzeczy, jasne. Takie rzeczy? Tak. Obecnie to wiesz. Moja mama. Zdróweczko. Moja mama co jakiś czas lubi o tym wspominać. Ja muszę też jeszcze może coś wygrać kiedyś wreszcie nowego. A to chyba nie jest takie łatwe, bo jednak 4 lata już po PCA my ciągle do tego wracamy. Tak już troszeczkę już. Znaczy, no wiesz, widać, co? Że to już odgrzewany troszeczkę kotlet, ale... Jest to odgrzewany troszeczkę kotlet mimo wszystko, ale ile było PCA? Nie było ich za dużo. No nie było ich za dużo. Ja wiem, że bardzo, bardzo dobrze, bardzo ładnie wygrać. To jest bardzo ładnie wygrać. bardzo ładnie wygrać. Ładnie grałem i czy w ogóle byłem taki, wiesz, skupiony. Mama była szczęśliwa? Mama lubi, jak jestem skupiony i jak gram w okularach i jak... Okej. Okay. A powiedz mi, no bo w sumie masz trochę rodzeństwa i jako najmłodszy, tak... Mam rodzeństwo i jestem najmłodszy, owszem. Jesteś najmłodszy. A no zawsze ten najmłodszy to jest taki, wiesz, rodzynek wokół zawsze. Rodzynek wokół, a tu jeszcze zaś tak utwierdziłeś wszystkich w przekonaniu, że zasłużenie byłeś tym rodzynkiem wokół. Oczywiście, że tak. Jak wiadomo, ciężka praca popłaca i dzięki ciężkiej pracy wygrałem na Bahamach. No i tak zawsze tak kokietujesz. Ale wydaje mi się, że przed PCA jednak coś tam pograłeś z tego pokera troszkę. Oczywiście. Natomiast trzeba pamiętać, że jestem jednym z wielu graczy w Polsce, którzy grają na wysokim poziomie. Szczęśliwie mi się udało ten sukces i jakby osiągnąć. Kto twoim zdaniem jest na twoim poziomie MTT w naszym kraju? Myślę, że większość chłopaków, którzy jeździ regularnie na EPT, Party Poker Live, wszystkie tego typu turnieje, pierwsza dziesiątka polskiego rankingu, all time money list i... Artur Wasek, tak? Oczywiście, Artur Wasek, jak ma dobry dzień, to również będzie grał. Będzie lepszy od ciebie. W wielu aspektach tak. Czasami człowiek na przykład myśli, że próbuje jakiegoś small balla, jakoś ten trochę przesmyknąć się przez ten turniej i tak dalej, a to może być często złe zagranie. Czasami trzeba na przykład troszeczkę, wiesz, nie? Zamknąć oczy i zagrać olina i niech przeciwnik się zastanawia. Zdrowie za pierwszą dziesiątkę all time money list. Nasze tuzy pokera polskiego, najzdolniejszych ze zdolnych. Wasze zdrowie, chłopaki, i twoje, Dominiku. Oczywiście, ja nie mówię, że wiesz, że na przykład różnica między poziomach będzie, no nie wiem, Bartek Machoń myślę, że będzie najlepszym naszym graczem obecnie, jeśli chodzi o turnieje. I wiesz, ale ciężko wiesz, a uważasz, szukać jakiejś większej uważasz, różnicy. Że Hand on Mop i All Time Money List jest wyznacznikiem umiejętności pokerowych? Czyli co, Justin Bonomo jest teraz najlepszym pokerzystą MTT na świecie, a drugim jest Negranu? Oczywiście. Jak wiadomo, rankingi są najważniejsze. Nie no, tak naprawdę to wydaje mi się, że... Oczywiście, no, ta lista w związku z tymi hurlerami i tak dalej jest mocno troszeczkę podrasowana, ale prawda jest też taka, że najlepsi gracze na świecie mają możliwość gry w turniejach z najwyższym wpisowym. No, tam nikt nie trafia przez przypadek. A nawet jeżeli grałem z 10% swoimi? I to no dalej tak, no, ale... są najlepsi gracze na świecie? Grający z Sit & Goa w korporacji? To masz pewnie rację, to nie są znaczy dlatego też nie da się powiedzieć, kto jest najlepszym graczem na świecie i tak dalej. I bardzo możliwe, że jest wielu graczy kaszowych i tak dalej, którzy nie wiem, nieznani, cisi i tak dalej, są dużo lepsi.
ale ci gracze, którzy grają turnieje One Drop i 100 tysięcy i tak dalej, no to znaleźli się tam nie przez przypadek, więc nawet jeżeli nie mają... Ktoś ich stejkuje, ale nawet jeśli, wiesz, nie mają w swoich udziałów wszystkich i tak dalej, to nie można im odmawiać umiejętności. No, rozumiem, a ty sprzedajesz udziały w swoich turniejach? Nie, właśnie ja raczej nie sprzedaję. Jeżeli nie mogę zagrać jakiegoś turnieju, jest za drogi, to go najczęściej nie gram. A jaki był najdroższy turniej, jaki zagrałeś w życiu? Za 25 tysięcy. Rozwin, gdzie to był, jaki turniej? Wstyd się przyznać? Nie no, zagrałem hajka na PCA rok po shipie, no bo byłem nagrany, dużo było pieniążków w kasjerze na Starsach, no to w sumie, wiesz, no tam, czy będzie to 25 tysięcy, czy nie będzie tego 25 ty w kasjerze, nie było aż tak dużej różnicy, no to można było sobie odpalić. A ja pamiętam taką anegdotę, nie wiem, czy ją mogę opowiedzieć, ale ją opowiem mimo wszystko. A więc jak odpadłeś z tego turnieju, dostałeś od Mike'a McDonalda ofertę w toalecie, żeby cię zawsze stejkował na tego typu turnieje, jeżeli byś nie miał ochoty grać za swoje. Znaczy, jak napisałem na Twitterze, że odpadłem, to natychmiast do mnie napisał, że kupuję udział jak chcę na drugi bullet. A ja mu wtedy napisałem, że no ale wiesz, ziomek, no ogólnie to ja mam podatek, więc tak naprawdę ja nie powinienem grać tego turnieju, on tam... Aha, no tam, to nie. Tam. Pewnie jeszcze troszeczkę parsknął w... Śmiechem, że zagrałeś pierwszy raz. Pewnie tak, no nie. Ale to zobacz, dobra. Nie no, tam parę razy mi się zdarzało coś tam sprzedać udziały i tak dalej, ale raczej, no nie wiem, no też właśnie nie lubię za bardzo i też tak naprawdę nie lubię. Jeżeli chcę sprzedawać udziały na jakiś turniej, to często uważam, że, no nie wiem, jest on dość drogi albo nie chcę w nim przegrać tylu pieniędzy, więc sprzedaję. Albo, bo nie wiem, bo nie czuję się tak komfortowo, no to też najczęściej wtedy bym nie chciał grać, jeżeli tak bym uważał. Jeżeli uważam, że jakiś turniej za 10 tysięcy jest dla mnie dobry, no to najczęściej go sobie zagram. Chociaż też, nie wiem, może za jakiś tam czas troszeczkę, nie wiem, sytuacja będzie bardziej taka, że może rzeczywiście nie będę sobie mógł pozwolić na nagranie aż tak regularnie takich turniejów, ale w obecnych czasach jest tyle tych main eventów za 5 tysięcy i tak dalej, że można jeździć i grać. Mhm. A co sprawiło, co tobą kierowało wtedy jeszcze jako nikomu nieznanemu pokerzyście, załóżmy tam z wygranymi tam 200 czy 300 czy ilomaś tysiącami dolarów, żeby wjechać ze 100% swoich w PCA? Bo to też nie jest tajemnica, że nie miałeś, nikt nie miał udziałów u ciebie. Nikt nie miał. No bo właśnie widzisz, moje podejście było zawsze takie, że nie, że na przykład jeżeli, no okej, zagrałem sobie satkę za 100 do satki za 700, no bo nie chciałem odpalać satek za 700 na Bahamy, no bo to jest podatek i nie ma sensu jechać i tak dalej. Ale za 100 satkę mogę sobie dołożyć do sesji, no to wygrałem tą satkę, czy tam parę zagrałem, później tą za 700 sobie zagrałem. No a my nie wygraliśmy przypadkiem tej samej satki? Wydaje mi się, że... 25 tysięcy FPP? Nie, to ty ją wygrałeś. Ja wygrałem za 700 jakaś tam... Było sporo tam tiketów z 10 czy ileś, czy z 20 i tak dalej. Jeszcze było kiedyś, bo te satki były dość spore. No ale w każdym razie, no wiesz, no i właśnie jadę tam, no i mogę, nie wiem, teoretycznie sprzedać trochę udziałów, żeby mieć 3000 w kieszeni, czy 5000 w kieszeni z tego wyjazdu. Ale i tak miałem, nie wiem, dość dobry rok, mam wakacje i tak dalej. Ja nie chcę się przejmować takimi sprawami jak sprzedawanie udziałów i troszeczkę, nie wiem, bycie odpowiedzialnym za swoją grę przed innymi osobami również. A jeżeli bym nie skaszował tego turnieju, no to by się właśnie nic nie stało, no bo to była satka, to było bardziej wakacyjnie niż tak naprawdę jakoś mocno pokerowo. I okej, no oczywiście się to udało, ale też mi się wydaje, że takie luźne może troszeczkę... No, ale prawda jest też taka, że może trudno byłoby, nie wiem, wielu ludziom awansować w stawkach bez sprzedawania udziałów, bez korzystania z takingu czy tak dalej. Ale no też mi się może wydaje, że czasami lepiej jest, jeżeli ktoś po prostu te stawki przejdzie trochę samemu. Mi jest oczywiście łatwiej mówić, ale nie ma, myślę, sensu też często tak od razu iść na głęboką wodę i od razu starać się sprzedawać udziały i grać wyżej. Czasami można spróbować tego rola swojego zrobić samemu i no nie, no ale wiem. Dobra, no to bo to jest naprawdę takie wręcz nie fair mówienie w twoim wypadku o budowaniu bankrola. No ale wiesz, w pewnym sensie ja go samemu zbudowałem, no nie, jeżeli na przykład później grałem sobie online, później uznałem sobie, okej, mam już dość dobrego rola, chciałem spróbować turnieju FPT,
No więc po prostu gram sobie sadki online do mainów EPT. Mhm. Jadę nie z jakąś wielką przecież właśnie inwestycją samego siebie, nie płacę 5000 sam, tylko gram z tych satek. To nie jest tak, że poświęcam jakąś większą część bankrola na to. I jakby w ten sposób jestem... Mogę być takie troszeczkę kąśliwe? Oczywiście. Jakie masz ROI w satkach? Jakie uważasz, jakie masz ROI w satelicie za 100 dolarów? Nie wiem, myślę, że ty byś wiedział lepiej, ale pewnie jakieś dodatnie. No ale załóżmy nawet, że masz 100%, abstrakcyjnie wysokie. Mi chodzi o to, że jeżeli by się ktoś nie dostał na przykład na tej PT, to też jakby nie musi koniecznie jechać i sprzedawać udziały. Oczywiście mi jest ponownie łatwiej mówić. Jakby w dzisiejszych czasach może już, nie wiem, trudno po prostu samemu zbudować rola i online i tak dalej bez pomocy, ale... No nie wiem, no jakoś tak robiłem i oczywiście siadło mi od razu i wygrałem pieniądze, ale jakby to się PCA nie udało, to pewnie bym, nie wiem, dalej sobie grał online, o, właśnie, coś tam to mnie szybował. Czasami masz taką refleksję teraz po tych latach wszystkich, czterech latach, masz taką refleksję, jakby wyglądało twoje życie, gdyby nie PCA, co byś robił? No nie wiem, no pewnie, na pewno byłoby dużo gorzej, ale no bo jednak widzę wielu moich znajomych, którzy... No wiesz, nie mają po prostu takiego konkretnego shipa, więc jakby muszą trochę więcej rzeźbić i grać i często myśleć o sprzedawaniu albo tak dalej udziałów. I nie wiem, czy tak by się toczyło u mnie ta sytuacja. A myślisz, żebyś był pokerzystą dalej? Myślę, że raczej tak. Nie wiem. Lubię grać w pokera i myślę, że zawsze lubiłem, a jest to też coś, w czym byłem zawsze w miarę dobry, znaczy przez ten czas, gdy grałem, więc... Nie szukałem jakichś innych rzeczy, nie pasjonują mi biznesy za bardzo takie rzeczy, więc myślę, żebym grał online i też pewnie live i tak dalej. Bym był tak jak wielu graczy, którzy jeżdżą i liczą na to, że kiedyś wreszcie troszeczkę ich wylosuję w tym dużym majorsie na żywo, bo mniej więcej na to się głównie liczy, żeby to życie sobie później wtedy ustabilizować i mieć ten komfort. A do tego czasu się po prostu gra i też się żyje na dobrym poziomie, też życie byłoby dobre raczej, mam nadzieję, no nie? A powiedz, skończyłeś szkołę główną handlową? Zrobiłeś tylko licencję, czy też magistra? Tylko licencjat, niestety. Jesteśmy równie wyedukowani. Powiedzenie, że skończyłem szkołę główną handlową, to też jest takie właśnie leciutko naciągane, ale obroni się to. No ale jak to twój promotor mówił kiedyś w telewizji, byłeś wybitną jednostką i to dzisiaj cię pamięta. No to tam trochę jajcarzył raczej. Wiadomo. Ale czy jakkolwiek myślisz, że twoje studia, nie wiem, przyczyniły się, pomogły ci, nie wiem, w twojej ścieżce? Myślałeś kiedykolwiek, żeby dokończyć studia? Ja myślę, że głównie to, co mnie ukształtowało, to moje liceum. Ja byłem w gimnazjum i liceum akademickim w Toruniu, zaraz po podstawówce i tam ta szkoła to było taki trochę eksperyment ministerialny, czyli właśnie po podstawówce szkoła pięcioletnia, a nie 3 lata gimnazjum i 3 lata liceum, więc rok skrócone nauczanie, no i zdolne dzieci z całego kraju. Oczywiście większość osób była z Torunia czy z Kujawsko-Pomorskiego, ale były osoby nawet z Zakopanego i tak dalej, był internat, więc człowiek po prostu tam właściwie dojrzewanie i tak dalej, wszystko zachodziło tam wśród ludzi, powiedzmy w miarę na poziomie, czy fajnych ludzi, z którymi jakby wszystkie, większość moich przyjaźni raczej stamtąd pochodzi. Okej, teraz już mam również znajomych oczywiście pokerzystów i tak dalej, ale mi chodzi o to, że na studiach na przykład nie poznałem za bardzo ludzi, nie zintegrowałem się, a myślę, że to najczęściej jak na twoje środowisko też cię w głównej mierze kształtuje. I fakt, że tam w tym Gila na przykład mogłem mieszkać w internacie, jakby człowiek tak... To było taki trochę mój akademik i tak dalej, no nie? Także myślę, że głównie to, a studia były po prostu czymś... Jak często wtedy wracałeś do domu? No raz na tydzień, później raz na 2 tygodnie, coś takiego. Kurczę, jako 13-14 latek? No właśnie, no i wiesz, no jakby nic się nie stało, człowiek się nauczył, nie wiem. Nigdy nie miałem z tym problemów, nigdy raczej nie byłem kimś, kto jakoś tam mocno tęskni za domem i ten, tylko raczej się odnajdywałem w większości sytuacji. I tak to mniej więcej wyglądało. No, a studia, no to były po prostu, no trzeba było na coś pójść, jakiś kierunek wybrać. Wydawało mi się, że ekonomia mnie dość interesuje, no więc poszedłem na ekonomię.
A później i troszeczkę studiowałem, wiadomo, no wykłady są nudne, nieobowiązkowe, łatwo z nich zrezygnować. No tak. Tak to wyszło. A też jeszcze SGH chyba nawet wręcz promuje tego typu styl studiowania, żebyś nie chodził na nic i zajmował się sobą i zaliczał po prostu. Być może to jest dobre. No. A już pomijając, a chociaż to może być ciekawe, bo kiedy to poznałeś pokera? Na liceum czy na studiach? No to już na studiach. No było poker strategy, $50 dla każdego studenta historia. I tak dalej. A jak dzisiaj twoi znajomi z liceum, przyjaciele się na to wszystko zapatrują? Byłem na weselu twoim, bawiliśmy się, piliśmy dość dużo do rana. Chyba cię nawet odprowadzałem cię chyba nawet do samochodu. Powiedz pokoju, mi proszę, byli tam, bardzo dużo było, ta grupa twoich przyjaciół z czasów licealnych tam była, również się bawiła. Nie masz czasami takiego poczucia, że fakt, że stałeś się taką super gwiazdą pokerową i osobą, która bądź co bądź jest celebrytą w naszym kraju, wybudowała między wami jakiś mur? No właśnie widzisz, to jest bardzo mocne stwierdzenie, nie wiem, Sky naszego kraju. Jestem tak naprawdę nikim cały czas, no nie? Znaczy, no nie wiem, czy jesteś nikim, skoro Rafał Zaorski na swoim przemówieniu ostatnim, nie wiem, z 4-5 miesięcy temu na prezentacji mówi, no jak ten gościu, ten, jak on się nazywa, ten od pokera, ten, Pańka. Jeżeli wiesz, jeżeli tylko wybitny przedsiębiorca, który ma w tym momencie największą... I jeszcze raz w piosence hip-hopowej też było. Słucham? Było w piosence hip-hopowej. Coś tam, że czy wchodzę o linię, gdy Dominik Pańka, tak, owszem, problem nawet na swojej ostatniej płycie chyba o tobie było wspominał. Było coś takiego. No tak, no więc jakby wiadomo, że czasami też mnie ktoś pozna na ulicy i tak dalej, jest spoko. I właśnie to jest taka jakby idealna ilość celebryctwa, o którym ty mówisz, że w żaden sposób raczej mocno nie wpływająca na życie, a tylko i połechtająca ego w dość dobry i przyjemny sposób. I no nie wiem, no jakby z liceum raczej wydaje mi się, że no oczywiście wiele przyjaźni nie przetrwało i tak dalej, no nie, ale to tak samo jak nie przetrwa w normalnej sytuacji, gdy po prostu drogi się rozchodzą. I no nie wiem. Nie wiem, czy ktoś co myśli, ewentualnie może samemu o mnie czy coś, ale raczej, no nie wiem. Wydaje mi się, że nie ma z tym problemu. A jaka jest w tym momencie twoja motywacja? Jesteś no, w skali naszego kraju, jak kiedyś chyba nawet przywidzieć to powiedziałem, jesteś osobą, która finansowo przeszła życie i nie masz motywacji finansowej w związku z tym. Jesteś w pełni zabezpieczony na lata i zarobiłeś kilka milionów złotych. Jaka jest w tym momencie twoja motywacja do gry, do pracy, do... Ja się nie zgadzam troszeczkę, w sensie, no wiesz, no jakby wydatki też są duże, gdy się gra turniej z wysokim wpisowym. I no i też nie wiem, no okej, może jestem zabezpieczony, ale też tak naprawdę nigdy nie wiem, co będzie za jakiś czas. Na ten moment jeżdżę po prostu, bo lubię, mam tą możliwość, że mogę robić to, co mi sprawia przyjemność. Nie tylko mi chodzi o to, że gram w pokera, bo lubię tą grę, tylko po prostu mogę, no nie wiem, no większość dni, na przykład gdy jestem w Polsce pomiędzy wyjazdami, no to, no wiesz, mogę sobie mniej więcej bimbać, odpoczywać, coś tam się spotykać ze znajomymi, czy coś takiego i robić raczej luźne rzeczy, więc jakby, a moja... No nie wiem, no jakby w momencie, gdy poker sprawia przyjemność i przyjemnie się do niego gra, to motywacja nie jest aż tak trudna, a znalezienie jej. Natomiast oczywiście czasami jest ten problem, że widzi się, że już jednak, nie wiem, nie jest się tak dobrym, że na przykład niektórzy są lepsi albo są jakieś zagrania, o których się nie zna i tak dalej. I tutaj może by człowiek powinien się troszeczkę przyłożyć do tej nauki, żeby za bardzo nie odstawać z poziomem. Ale też jakby nigdy moim ambicją nie było bycie jakoś tam bardzo najlepszym i tak dalej. Ja lubię być na takim dość dobrym poziomie, ale nie wybitnym. Nie potrzebuję poświęcać dużo czasu, żeby jeszcze ten poziom wyższy osiągnąć. No bo nie wiem, no to mnie nie motywuje jakby, no nie wiem, a po prostu lubię bardzo
przyjemności. Lubisz pytania. Jestem hedonistą. Jesteś hedonistą? Mhm. Jesteś hedonistą? Ale chyba to tak odrobinkę też nihilistą bym powiedział. No nie wiem, no wiesz, no myślę, że po prostu ludzie, którzy są na szczycie jakiś Fedor Holz i tak dalej, no który po prostu a lubił... A myślałem, że jak zacząłeś to zdanie, że ludzie, którzy są na szczycie tak jak ja i powinienem wskazać na siebie. No, to... Mógłbym, ale to nie byłby dobry przykład, czyli osoby, które rzeczywiście poświęciła pewnie dużo i bardzo ciężko pracowała nad grą i tak dalej, no bo to ją interesowało i to ją... Ja myślę, że dużo jakby, nie wiem, pasjonowało. Tak. Chciało być, nie wiem, no ci ludzie, którzy są na samym szczycie, myślę, że to są ludzie, którzy po prostu, no to jest to trochę pracocholicy i tak dalej, mm-hmm. no niektórzy, widzisz, no ty nie masz chwili wolnego czasu, prawda, ciągle mam, zobacz, siedzę teraz z tobą, z moim przyjacielem, ale wciąż jednak trochę robota, no nie, i dlatego tak to wygląda, na nie, a ja lubię mieć czas wolny i tak dalej, więc... Czy tak naprawdę, no enjoyujesz życie, jesteś człowiekiem spełnionym zawodowo i twój zawód jest twoją pasją i sobie... Czego chcieć więcej, no? Czego chcieć więcej? Tylko, żeby zdrowie dopisywało, bo zdrowie jak najważniejsze. Zdrowie jest najważniejsze. Dominik, załóż czapkę, bo milionowa głowa twoja, żeby się nie przeziębiła. Żeby się nie przegrzała, dokładnie. A? Powiedz mi, jak często analizujesz? No ja właśnie niestety za dużo czasu nie poświęcam na analizę, ale ciągle o tym po prostu myślę, żeby poświęcać więcej. Nie masz jakiejś takiej chęci, żeby usiąść do PIO, nie wiem, masz na przykład spota? Żeby rozwalić spota i tak dalej. Znaczy, nie, no często jest tak, że na przykład jeżeli zdarza mi się sytuacja, że rzeczywiście nie wiem jak zagrać i tak dalej i ten, no to się czuję no źle jednak, no nie, no bo jednak mimo wszystko pójdzie w nas. Mogłoby być. Ale ogólnie chodzi mi o to, że jasne, to też nie jest tak, że jak ja czegoś nie wiem i w spocie i na przykład nie wiem jak zagrać i tak dalej, to mam totalnie wyjebane do przeproszenia i ten, no nie? Tylko też chciałbym wiedzieć i też troszeczkę ale się denerwuję. Ale masz skomplikowanego spota, no nic, odpalasz Equilaba i co tam liczysz, czy w notatniku sobie liczysz, czy w ogóle nic takiego nie robisz. Czy mówisz, aha, mogłem tu betnąć i koniec refleksji. Czy nie wiem, odpalasz PIO, odpalasz chociażby tą Flop Zero czy Krewa. Nie, nic. Czyli no, mówisz, a mogłem tu jebnąć, a nie jebłem. Większość wiedzy mojej jest oparta po prostu albo na rozmowach, albo na tym, że może jakoś, ja nie mówię, że ja dobrze gram i że jestem utalentowany, ale może jednym z moich dobrych cech jest to, że jeżeli usłyszę, czy zauważę, że jacyś gracze robią jakieś zagranie, czy moi znajomi, czy z nimi rozmawiam, czy coś, to jakoś tak często potrafię, nie wiem, i tak wiedzieć mniej więcej, co zrobić w jakimś spocie, pomimo tego, że może nie rozwaliłem go w PIO co do tego, no nie? I jakby też wolę sobie obejrzeć filmik, gdzie ziomek rozwala tego spota w PIO, jakiegoś tam, no nie, ciekawego i też sobie na przykład obejrzę to i widzę mniej więcej i wyciągnę z tego jakieś wnioski. A oglądasz? Co oglądasz? No raczej tak. No i też bardzo dużo na smartbacking, bo tam jest ogólnie bardzo dużo dobrych filmików, ciekawych. Rozumiem. A powiedz mi... Kto? Ale ostatnio na przykład grałem z Sosem na sto... Benem Salskim czy z naszym Pawełkiem? Naszym Pawełkiem. Pozdrawiamy Pawełka, Pawcio, pozdrawiamy Cię. Mimo, że jesteś konkurencją, dalej Cię kocham. Jesteś jak brat dla mnie. Na stole w party poker, no i wiesz, i... Small blind versus big blind, ja na big blind i on mnie no, dymał niemiłosiernie, no po prostu w każdym Paweł spocie. Paweł dużo pracuje ostatnio z PIO i właśnie nie masz no takiej... No i oczywiście odpadł wcześniej niż ja, no bo wiadomo, no tam on jakoś pech, ja tam wiadomo szczęście i jestem dalej w turnieju, on mnie nie ma. No i ja do niego piszę, że no po prostu, że mnie ładnie rozwalił cały dzisiejszy turniej. On mówi, i wtedy człowiek myśli, że kurczę, może jednak... Trochę ludzie uciekają. A tak ciekawe, jaki adjust ale ja też osobiście... Ciekawe, jaki adjust na Pawełka zrobiłeś na... Znaczy wydaje mi się, że on miał szczęście. Nie, on miał szczęście po prostu, bo to było ciągle tak, że on wiesz, że on na turnie jakiś tam overbet albo coś takiego, no ja zawsze miałem ale tak... To, nie ale to jest tak dość popularna teraz linia, masz tego świadomość? No ale słuchaj, no ja sobie myślę, że on sobie kozaczy, ja go w końcu sprawdzę. Wiesz, jak Wilhelm odgra. No właśnie, o, a to jest obrażanie ciekawe. Przeciwnika, że przestań mnie blefować, bo cię sprawdzę i fold. I ja tak gram też. A bo ja powiem ci szczerze, że i twoja fizjonomia nasuwa mi zawsze na myśl troszeczkę młodego Phila Helmuta. Wasza historia jest bardzo podobna, jeżeli byś się nad tym zastanowił, tak? On wygrywa z legendą pokera tamtych czasów, ty wygrywasz z legendą pokera tamtych czasów.
On nie analizował nigdy, ty nie analizujesz nigdy. On jest przekonany o swojej zajebistości. On ma dobrą szkołę, on ma dobrą grupę treningową, czyli Mike Matusow i Brandon Cantu. Z nimi analizuje GTO, a ja mam... Kogo ja mam? Pawełka i Mikusia. Kaspra Pyzara. A Kaspra Pyzara. Też jest walimy spodzik. Kaspra ostatnio miał o wiele ładniejszy performance niż ty na PSOP-ie. Oczywiście. Jak to jest, że na przykład Kaspra Pyzara nie rozwala spotów w PIO, no nie? A też po prostu jakby potrafi grać, no nie? No jakby chodzi o to, że może robi wiele rzeczy, których ja nie mówię absolutnie, że wiesz, że te osoby, które siedzą bardzo dużo i pracują w PIO i tak dalej, będą grały GTO i pracowały nad grą, to nie będą grały lepiej, ale chodzi też o to, że być może jednak jakieś wiele tych umiejętności w pokerze i tych dobrych wyników wynika z tego, że z jakichś takich troszeczkę innych cech, nie ale wiem, to no. Znaczy, ja czasami to jest, na przykład, nie wiem, folduję w jakim... Ty jesteś polskim filmem, ty dosłownie mówisz to, co on. Ja nawet mówię to, co. Ty gadasz to, co on, ty masz nawet to, co on manierę mówienia. No ale słuchaj, no, no to jak to się dzieje? On mówi, że w 8 dni rozwalił GTO i on wygrał ostatni turniej. Ale, po pracy ale... 8 dni na GTO z Mike'iem Matusowem też wreszcie wygrasz jakiś turniej. Może bransoletkę do Polski przywieziesz? Ile razy już w SOPA zagrałeś? Nie, ja się trochę śmieję, bo ogólnie rzecz biorąc, to też jest właśnie tak, że ja często, nie wiem, no właśnie... Może nie wiem do końca, jak grać i tak dalej, ale ja osobiście dlatego też nie szukam gry z graczami najlepszymi na przykład. I trzymasz się tych buy-inów? Preferuję po prostu, ja lubię grać w pokera, jeżeli ja jestem na stole z jakimiś graczami rekreacyjnymi i tak dalej. No bo dlatego przyszedłem do tej gry i nie zależy mi na tym, żeby siedzieć z 8 regami i się pojedynkować, to jest najlepszy. No wtedy nie masz takiego potrzeby udowodnienia? Nie czuję, ja wtedy czuję dyskomfort, jeżeli tak jest, no bo ja... No nie chcę grać z graczami, którzy grają bardzo dobrze i prawdopodobnie lepiej i tak dalej. No to po co ja jestem, co ja robię w tym turnieju, tak naprawdę się zastanawiam, no nie? Dlatego, no nie wiem, fajnie się gra te turnieje, które poziom jest przyjemny, jak jeżdżę na Cypr czy coś, no to wiesz, zawsze jestem... No ale na przykład to jakby, ja nie jestem w stanie w to uwierzyć, że na przykład chociaż nie uczysz się konceptów, no. Nie podsłuchujesz jakichś konceptów, no nie wiem, no limpujesz SB, BWB versus dobry ale rek przecież. Bardzo możliwe, że ty po prostu jakby bardzo mało wiesz o mojej grze. Może ja po prostu jakby uznaję za standard to, że ja gram dość dobrze, a ty myślisz cały czas, że ja może myślę, nie wiem, że ja to, co ja myślę, to jest... W sensie, no nie wiem, jak skutowaliśmy półtora roku temu na inauguracji Smart Backing, grałem w mainie Poker Fever. Świetny cykl, polecam. I odpadłem z turnieju w rozdaniu, w którym blefowałem. I opowiadam ci to rozdanie i ja mówię, i przeciwnik robi call, jeszcze z taką ręką miał tam AK, callnął mnie, a miał jeszcze blokera do moich blefów. Tak, miał blokera do moich blefów, co zmniejszało szanse na to, że ja blefuję, no nie? Najczęściej tak. Zwiększa szanse, że mam value. Ja mówię, że koluję mnie jeszcze z królem w piku, czyli no, wydaje mi się, że nie najlepszy call z jego strony, a ty mówisz, Domiś, to ty znasz takie rzeczy jak blokery do coś tam, no nie? I ja mówię, no ale to stary, są ale to są koncepcje, no to w takim razie to naturalnie, czy to przychodzi? No nie, no jakby po prostu, to, jakby to jest, może to jakby, ludzi, może nie wiem, no jak... Zrozumienie gry, że rozumie... Ale przecież ja też się, termin... ale ja też się uczę, stary, to nie jest no, ale jak się uczysz? Mówisz, że się nie no, ale przecież gram ludzi, przeproś ich, jak się uczysz? No bo wydaje mi się, że może ja myślę, że ty mówisz nauka, czy ja siedzę w solwerach i ten, a ja okej, okay, no jak gram w pokera, rozmawiam z pokerzystami, czasami oglądam coś tam, czasami, nie wiem, wydaje mi się, że nie wiem, jak obejrzę sobie Poker Go, jak grają w turnieju za 100 tysięcy, to już sobie na przykład sporo to dla mnie da mi wiedzy, którą no jakby z tego, ja sobie że może że zapamiętam. Memoryzujesz wiele rzeczy i masz wybitną pamięć i jesteś w stanie doszukiwać się korelacji w oparciu tylko i wyłącznie natomiast o natomiast nie wiem, no jeżeli jakby wydaje się, że mój, nie wiem, tutaj imidż stworzony teraz przez ciebie, czy może w tym wywiadzie jest taki, że ja po prostu gram sobie w karty, jak wiesz, jak po prostu się nauczyłem z babcią przy kominku i wygrywam, a GTO to jest po prostu jakaś, nie wiem, bzdety dla mnie. To nie, no ja też sibetuję za 1/3, a gram z big blindem, naprawdę, tak? No. A na niektórych boardach więcej, a na niektórych czekam. A to już jest eksploit. Stary. To już jest eksploit, jak zaczynasz więcej. Nie możesz grać 1/3 na każdym boardzie, bo to będą cię eksploitować, stary. Dlatego, gadasz. Wiesz, no nie wiem, no. Wydaje mi się, że ja tak naprawdę gram dość przyzwoicie, a to, że jakby nie umiem grać bardzo, bardzo dobrze. A dbasz o frekwencję? Tak, wiesz co, tylko że niestety właśnie czasami no, widzę tam u Limitlessa
wiesz, random number generation i tak dalej. Nie mam generator, nie wiem, nie mam pojęcia oczywiście, jaki numer co dla niego oznacza, ale jak ja sobie myślę, no close, call czy nie, no to patrzę na zegar i na przykład myślę sobie parzysta gram call i to też całkiem dobrze mi się sprawdza. Czy flipujesz? Okej, czasami oczywiście pewnie znajdę spota, gdzie nie powinienem grać call w połowie przypadków, tylko w jednej trzeciej, ale to lepsze jest to niż zastanawianie się. To jest maksymalnie uproszczony randomizer, podoba mi się, lubię go. Słuchaj, no to... Ja znajmę randomizer w oparciu o karty, w sensie kolory kart. Ale to tobie się zastanawia na przykład, czy podbić albo strzybetować? Nie, znaczy no, zmierzam do tego, że jakby decyzja jest podejmowana w oparciu o kolor karty wypadającej na kolejnym streecie, czyli masz jakby frekwencję 25, 25, 25, 25. Rozumiesz, że jakby masz 3-4 odnośniki, tak? Jakby, no... To jest prawdopodobnie kluczowe, jeżeli gra się na wysokim poziomie w turniejach kaszowych i tak dalej. A ja jednak, co się na przykład wiesz, no jeżeli ja bym grał dużo w internecie, to prawdopodobnie czułbym potrzebę zwiększania swoich umiejętności regularnie i często. A jeżeli ja dość często mimo wszystko gram na żywo w turniejach jeszcze jako tako z dobrymi feudami, gdzie no nie ma aż tak wielkiego znaczenia tego, że ja po prostu podejmę w tym momencie... Czyli exploit ponad GTO nadal w turniejach up to 5000 euro. No tak, myślę, że ja za mało raczej exploituję, raczej gram dość GTO, ale raczej na pewno exploit jest dużo lepszy. Znaczy, dobra. Wiesz, korzystanie z tego. Odejdźmy od tych dyrdymałów strategicznych. Nieźle sobie poradziłeś, jestem, przyznam szczerze, że naprawdę zaczynam znam cię... parę konceptów i ogólnie jakby, no wiesz, no wydaje mi się, że no nie gram jakoś tam bardzo źle, no. Zaczynam czuć naprawdę takie ciepło na serduszku, że jednak wybrałem ciebie na tego head coacha smart backing i popełniłem takiego błędu. Widzę, że po prostu te twoje fundamenty są naprawdę solidne, ale teraz tak odchodząc już od koncepcji strategicznej, jak na przestrzeni 4 lat zmieniła się scena live pokera w Polsce i nie tylko na turniejach, na których uczęszczasz, bo wiem, że uczęszczasz raczej na te same cykle od 4 lat. Mhm. Jakby... no wiesz, no nie wiem, no... Grupa, z którą ja jakby utrzymuję kontakt, czy ten, no to cały czas jeździ i oczywiście z różnymi frekwencjami, czasem częściej, czasem rzadziej. Są też osoby nowe. Natomiast, no wiesz, no, jak to było, no jak ja byłem na PCA, no to było wow, w ogóle stolik finałowy Polaka VPT, to było niesamowite coś i w ogóle. No teraz po prostu mamy graczy, którzy grają bez przerwy, grają high rollery i tak dalej. Mamy swoich graczy w turniejach z najwyższym wpisowym i tak dalej. Także no cóż, no, na pewno dużo, dużo więcej graczy jeździ i dużo sukcesów. Znaczy, tobie pytasz o mnie o polską scenę live, tak? Tak, ale o polską, o światową i tak dalej. Jakby... Wiemy doskonale, no to jest jakby nie od dzisiaj wiadome, ale ciamknąłem tak do tego mikrofonu, zrobiłem takie... Dobrze, że to powtórzyłeś, bo jeszcze chciałoby się to usłyszeć jeszcze raz pewnie. Zrobiłem to na twoją prośbę. Jakby nie od dzisiaj wiadomo, że no environment przeżywa, nasze środowisko pokerowe przeżywa swego rodzaju recesję od dobrych 4-5 lat i jest to jednak tendencja niepokojąca, są dobre symptomy ostatnimi czasy, pojawiają się nowe rynki, nowe możliwości, ale osobiście odnoszę takie wrażenie, że bardzo dużo twarzy brakuje w tym momencie już na scenie live. Że nie ma tych ludzi, którzy byli kiedyś. Znaczy to nawet nie mówimy o kiedyś, mówimy tu o latach 2011-2013. Nie no, no tak, znaczy oczywiście jakby i tak samo jak grasz online, też jakby... Były kiedyś niki, które były i wygrywały i tak dalej. Teraz tych ludzi w ogóle nie ma, no nie? Teraz tam, nie wiem, pojawi się jakiś tam ostatnio, nie wiem, Banana Zoo, jakiś tam rek, którego kojarzyłem, nie wiem, z lat 2013, później chyba go nie widziałem od 4 lat i wiesz, no bo jak to w każdej branży i myślę, że w każdej dyscyplinie ludzie przychodzą i ludzie odchodzą i pojawiają się nowe twarze i jakby... myślę, że tak samo jest też w Polsce. A powiedz mi... Wczoraj, dwa dni temu rozmawiałem z Marcinem Choreckim, który powiedział, że nie tknął kart od EPT Praga. Ale teraz pojedzie sobie na EPT Barcelona, ale
bardzo przy okazji, bo tak naprawdę jedzie na urlop i w sumie po prostu zagra sobie przy okazji turniej za 1000. No i super, no nie? No po prostu bardzo będzie niewielu ludzi Marcin zawsze, Korecki którzy był będą... takim naszym papą na wyjazdach. No. Oczywiście, no ale to jest naturalne, że ludzie się zmieniają. No. Mi ta gra cały czas sprawia przyjemność i jakby nie szukam niczego innego może w życiu ciekawszego. Dlatego widzę siebie cały czas za 5 lat, ale wielu ludzi może po prostu nie, no bo albo mogą mieć mniej sukcesów, albo mogą mieć dużo sukcesów, a później ten sukces przekuć w zupełnie Dobra. Coś innego. Wejdę ci w słowo, bo jakby teraz tak, ja wiem, że tego typu pytań nie lubisz i nie lubisz tego typu rozważań. Komu zawdzięczasz najwięcej w kwestii pokerowej? Kto rozwinął cię najbardziej jako człowiek, jako, nie wiem, czy mówię tu o osobie, z którą analizowałeś, czy mówię tu o osobie, która była twoim coachem, czy mówię tu o jakimś mentorze mindsetowym? Czy ktoś dołożył najwięcej cegiełek do twojej gry? Komu byś tak po latach, jak będziesz stary, będziesz miał wnuczka na kolanach, będziesz miał, a temu to powinienem kiedyś podziękować, a nie miałem okazji, bo umarł. Wiesz co, no właśnie, no nie chciałbym być tutaj absolutnie, ale obrzydliwe. Nie chcę tutaj naprawdę bardzo może być, nie wiem, nieskromnym, ale no naprawdę no trudno byłoby mi powiedzieć, że ktoś był taki. Nie miałem nigdy kogoś, kto mnie na przykład coachował tak jak, nie wiem, Olivier Bousquet wziął Dana Colemana i go zrobił bardzo dobrym graczem albo coś takiego. No ja jakby, okej, rozmawiałem z chłopakami z Trójmiasta, Pyszałek, Sosu, Teges, bardzo dużo przecież... w trakcie całej mojej kariery i tak dalej. Znaczy, oczywiście jak już shipnąłem PCA, no bo wcześniej to byłem randomem, no nie? Nie, no ale... nie przesadzaj, podawałem ci rękę tam raz czy dwa razy. Nie, no to tak, no nie. Ale ogólnie... naprawdę... Maven cię lubił wcześniej? Tak? Maven, nie no. Maven. I nadal mnie chyba lubi. Trochę nie, bo jesteś bogaty, ale... w każdym razie naprawdę niestety trudno byłoby mi powiedzieć, że ktoś ukształtował moją karierę. No, no. Najbardziej musiałbym podziękować mojemu przyjacielowi Michałowi Lipińskiemu, który zmusił mnie do gry w pokera, bo on zawsze mi mówi, co ja mam robić i tak długo mnie bije po głowie, aż zacznę robić to, co on chce. Także to on pokazał mi pokera, więc to może być on. Myślę, że to taka jest ogólnie ładna puenta. Ładne podziękowania dla Lipy, pozdrowienia też ode mnie. Jo, ziomek. I co? Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Bardzo miła rozmowa, panie Dominiku. Piąteczka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jakbyście chcieli więcej tego typu materiałów, to lajkujcie, subujcie i ogólnie... Kliknijcie oczywiście w powiadomienia i w ten dzwoneczek, no nie? Dzwoneczek, dryn. Tutaj będzie link do innych wywiadów z Banisem. Wywiadu z Banisem, a tutaj z Dominikiem. Ale teraz już się nie zapraszają, tak jak kiedyś, nie? Nie no, no słuchaj, no, to jest zupełnie naturalne. Nie był materiał sponsorowany, 3000 się zapłacił. Dobra. Ale może coś wygrał jeszcze kiedyś i znowu będzie fajnie. Ale wiesz co, naprawdę okazuje się, że naprawdę nie jest tak łatwo wygrać nie ten... Nie jest tak łatwo, ale... Jest wygrać turniej. Ale nie masz takiej, też jakiejś takiej... Wydawało mi się, że to jest prostsze. ...wewnętrznej wdzięczności do mnie, że dalej się z tą koleguję, mimo że nie wygrywasz? Wiesz co, no słuchaj, no coraz rzadziej, no. Coraz rzadziej dzwonisz, im rzadziej dipek. No jest to jakaś swego rodzaju sugestia. Dobra, trzymajcie się, cześć.